Witam Państwa, wszystkich wędzarzy. Chciałbym przedstawić swoją wędzarnię. Nazwijmy ją hybrydową, bo posiada palenisko plus grzałkę z termoregulacją. Była to wędzarnia zakupiona na Allegro, cała z blachy. No, było dużo problemów w zimie, to nawet nie ma o czym gadać. Zimna, utrzymanie temperatury to była porażka. No to postanowiłem sobie zrobić, przerobić po swojemu. No i właśnie tak zrobiłem. No a jeszcze poza tym mieszkam w okolicy, dużo domów, ogródków. No i tutaj jestem za granicą, akurat to ludzie nie bardzo patrzą na wędzenie pozytywnie, bo to im przeszkadza. Chciałem ograniczyć też dymienie, a wiadomo, że wytworzyć temperaturę i dym, no to wiadomo, raz się zakopci, raz przygaśnie, pół wioski w dym. No i zrobiłem coś takiego. Tutaj mamy termoregulację, znaczy termotemperatura ustawiana, jaką sobie tam życzymy. Z tyłu termoobieg, którego używam do osuszania wędzonek i do pieczenia kiełbas. Tutaj otwory oczywiście regulowane. Z jednej i z drugiej strony. Z przodu dopływ powietrza regulowany. Też mojego pomysłu. Proszę bardzo. Tli się tylko. Nie ma dymogeneratora. Jest palenisko. Dwie garści drewna plus pelet. Ale to nie jest konieczne. Samym drewnem można oczywiście to samo zrobić. Proszę. Zamykamy. Otwieramy na maksa, aby się tliło. I się tli. Dymu, jak widzimy, nie za dużo. Ale jest. Fajnie się wędzi. Zajrzyjmy do środka. 2 godziny wędzenia. Proszę bardzo. I tak, tu mamy kiełbasy. Trochę się musi przewietrzyć. Proszę. Kiełbasy niedługo, niedługo. 2 godzinki plus piersi z kurczaka. Tak to wygląda. Zamykamy. No i wpadłem właśnie na taki pomysł z tego powodu, że no fajnie się przy tym pracuje. Można sobie coś tam robić przy okazji, gdzieś tam na ogrodzie. Tutaj się wędzi, kontrola jest przez grzałkę, a dymek, no to wiadomo, przez nasze palenisko, ale co jest fajne, w razie awarii grzałki, czy w razie braku prądu, no to możemy palić tylko i wyłącznie w palenisku i wędzić tradycyjnie bez grzałki. Także dwufunkcyjna, hybrydowa wędzarnia. Polecam. Warto spróbować, jak ktoś by chciał takie coś sobie zrobić. To naprawdę polecam. Bardzo mi się fajnie to sprawdza. Wędziłem już parę razy. Osuszanie, super sprawa, bo mam grzałkę plus termoobieg. Pół godziny osuszone wędliny elegancko. Później robię, rozpalam trochę drewna, przymykam, wygaszam ogień. No i wędzę sobie samym dymem. Plus grzałka, wiadomo, temperaturę podtrzymuję.
Tak to wygląda. Dym się rozchodzi praktycznie po 5 metrach, to nie widać w okolicy dymu. Proszę. Sąsiedzi nie narzekają. I jest super. Pozdrawiam wszystkich wędzarzy. No i działajcie, próbujcie, kombinujcie, wędźcie, róbcie wyroby, aby zdrowe. Pozdrawiam wszystkich.